Dzień dobry, a dziś w dniu tej historycznej wizyty w naszym studiu jest Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, specjalista do spraw Europy Wschodniej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dla pana też to było zaskoczenie, że Joe Biden udał się do Kijowa? Tak, tak. To znaczy, biorąc pod uwagę te olbrzymie ograniczenia związane z bezpieczeństwem głowy amerykańskiego państwa, no to jest rzeczywiście wizyta bezprecedensowa. Myślę, że ona ma charakter historyczny. Można szukać analogii z wizytą Kennedy'ego na początku lat 60. w Berlinie Zachodnim, gdy mówił, że jest Berlińczykiem, czyli ćwierć wieku później Reagana właśnie w Berlinie Zachodnim, gdy apelował o zburzenie muru. To jest, symbole w polityce mają znaczenie, to jest potężny sygnał wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy, właściwie w przededniu rocznicy rosyjskiej agresji i chwilę przed, dzień przed orędziem Putina. Mm-hmm. Mam wrażenie, że rosyjskiemu prezydentowi popsuł szyki. Joe Biden chciał wyprzedzić Władimira Putina? No nie, no oczywiście, że wszyscy próbują zagospodarować medialnie rocznicę wybuchu wojny. No przede wszystkim sygnał, jaki idzie z Kijowa, z wizyty prezydenta Bidena, no to jest poparcie polityczne, ale razem z nim idzie bardzo wymierne wsparcie gospodarcze. Biden zapowiedział kolejny pakiet wsparcia militarnego Ukrainy. No jak gdyby mam wrażenie, że jest takie silne potwierdzenie tych słów dokładnie sprzed roku, nim Putin jeszcze dokonał pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Wówczas amerykański prezydent przestrzegał Putina, mówił, że Rosja tę wojnę przegra, że Ameryka, że Zachód będą Ukrainę wspierali. No i wspierają, aby więcej, aby szybciej, aby lepiej. Ta wizyta to bardziej symboliczna wizyta, czy bardziej realna pomoc? Bo prezydent Biden mówi 500 milionów dolarów dodatkowego wsparcia pomocy wojskowej. No w skali tych miliardów dolarów, które już popłynęły, to ta pomoc ogłoszona przy tej wizycie niewielka, skromna. No nie, no ale to są, jak gdyby, ja mam wrażenie, że tego typu kolejne zapowiedzi, one się pojawiają właściwie w rytmie niemal tygodniowym, prawda? Więc to akurat pod względem wsparcia amerykańskiego ono jest duże. No prezydent Zełenski mówił też, że Abramsy nabierają konkretnych kształtów. Ta operacja przekazania Ukrainie amerykańskich czołgów. Tutaj, gdzie możemy mieć wątpliwości, to na ile zachodnioeuropejscy sojusznicy podążają równym krokiem i są w stanie podążać. No i oczywiście toczą się ciągłe negocjacje, jaki zakres, jakby zakres przedmiotowy to wsparcie powinno mieć. To jedno coraz zdaniem, bardziej się, coraz bardziej jak gdyby o lotnictwie coraz częściej rozmawiamy, prawda? To na koniec części radiowej, panie prezesie, jednym zdaniem. Rosja zlękła się tej wizyty prezydenta Bidena w Kijowie? Nie, Rosja się nie zlękła tej wizyty. Rosja oczywiście będzie starała się tę wizytę przekuć na swoją korzyść, wpisać ją w narrację, że tak naprawdę rosyjski żołnierz walczy nie z jakimiś tam ukraińskimi, ale z całym światem Zachodu i stąd te niepowodzenia i stąd to się tak długo trwa i nie może zakończyć. No ale oczywiście jest to sygnał determinacji Stanów Zjednoczonych, który niczego dobrego Rosji nie wróży. Z Adamem Eberhardem rozmawiamy dalej w radiu internetowym RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Tam państwa zapraszam. 12:07 już prawie punktualnie. Rozmawiamy o niespodziewanej wizycie prezydenta Joe Bidena w Kijowie. Mówimy także o tym, że jutro planowane jest orędzie Władimira Putina przed Zgromadzeniem Federalnym Rosji. Czego pan się spodziewa? Co usłyszymy? To będzie zaognianie tego konfliktu, dolewanie? Czy... Tak, no myślę, że w sposób oczywisty będzie się Putin odwoływał do wizyty Bidena, pokazywał, jak powiedziałem, że Rosja toczy wojnę z całym światem zachodnim, że to Amerykanie są głównym wrogiem i to na ukraińskiej, czy tam rosyjskiej ziemi, bo ta retoryka coraz bardziej idzie w kierunku tego, że czegoś takiego jak Ukraina nie ma, prawda? Rosjanie walczą z Amerykanami. To jest dość charakterystyczne. Natomiast no, proszę zobaczyć, no, orędzie, jak gdyby Putin kompletnie już zrezygnował z takiej instytucji niegdyś bardzo przez niego lubianej, czyli rozmowy z narodem, czy z
dziennikarzami, bo nawet jeżeli te rozmowy... konferencji prasowych tak, dorocznych. Nawet jakby się próbować te wszystkie konferencje reżyserować, one oczywiście zawsze były reżyserowane, no to pewnych pytań nie da się nie zadać przy okazji konferencji. Rozumiem, że... A orędzie to jest takie orędzie, to się staje na mównicy, mówi 45 minut i co się powie, to się powiedziało. Tutaj a nie to, ma co tego. Chce powiedzieć prezydent Putin, to jest jakiś propagandowy przekaz, który ma utrwalić poparcie dla wojny w społeczeństwie, czy jednocześnie no, ta obawa, że będzie szedł o krok dalej, będzie próbował przekroczyć kolejne granice, jest jakoś uzasadniona? Znaczy, on będzie przekraczał kolejne granice. Ja nie wiem, czy akurat jutro będzie miał ochotę przekraczać te granice. Ale to są granice retoryczne, czy granice militarne? Znaczy, na tym etapie oczywiście retoryczne. Putin, żeby przyspieszyć, zwiększyć szansę swojej ofensywy na Ukrainie, powinien sięgnąć po kolejną falę mobilizacji. Myślę, że z powodów wewnątrzpolitycznych niekoniecznie ma ochotę to robić. No to jest pytanie, czy to jest jeszcze do wytrzymania dla rosyjskiego społeczeństwa? No tak, no też rosyjskie społeczeństwo jest duże. Rosja to potem wielki, liczebny kraj, 140 kilka milionów ludzi, więc jak gdyby potencjał znajdowania mięsa armatniego oczywiście jest. No tylko oczywiście problem jest taki, że czym więcej rosyjskich żołnierzy mobilizowanych będzie trafiało na front, tym większe ryzyko pewnego rozchwiania sytuacji wewnętrznej w kraju, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo, bardzo ostrożnie miarkować te rzeczy. Amerykański sekretarz Antony Blinken, a także szef NATO Jens Stoltenberg przestrzegają, że Pekin, Chiny mogą być kolejnym krajem, które będą wspierały Rosję w walce, w wojnie z Ukrainą. Takie zagrożenie rzeczywiście istnieje, że ta pomoc militarna, wojskowa będzie płynęła z Pekinu? Tak, to jest ważne. To są ważne wypowiedzi, ostrzeżenia. Mam wrażenie, że one też wynikają z konsultacji, z tego wypowiedzi, które chiński minister spraw zagranicznych wygłosił i publicznie, pewnie nie publicznie przy okazji konferencji monachijskiej bezpieczeństwa. No cóż, proszę pamiętać, że Chiny patrzą na Ukrainę, a widzą Tajwan. Chiny nie chcą porażki rosyjskiej, Chiny nie chcą wzmocnienia Stanów Zjednoczonych, Chiny nie chcą wzmocnienia świata zachodniego, no bo mają podobną jak Rosję agendę pewnego rujnowania, niszczenia ładu międzynarodowego. Sceptyczne podejście do suwerenności niektórych narodów. No tak, no, ale w każdym razie takie totalne do własnej suwerenności. I to jest problem. No i oczywiście też nie tylko Chiny w tej wojnie, która się toczy na Ukrainie, widzą swoje interesy, ale też Amerykanie w sposób oczywisty będą starają się wskazywać, traktować tę wojnę jako sposób ostrzeżenia Chin w kontekście potencjalnych kryzysów na Dalekim Wschodzie. Więc... Możemy to nazwać, panie prezesie, zmianą stanowiska po stronie Pekinu, bo odnoszę takie wrażenie, że przez 112 miesięcy Chiny zachowywały się dosyć labilnie w sprawie wojny w Ukrainie. Nawet pamiętam okres, kiedy to właśnie Pekinowi przypisywało się zasługi za powstrzymanie Władimira Putina przed użyciem broni nuklearnej. No, ponieważ Chiny zrozumiały, że ta wojna konsoliduje Zachód, więc tego nie chciały. No, dzisiaj już ten Zachód jest skonsolidowany. Więc teraz Wschód ma się skonsolidować. Chiny chciały na pewnym wstępnym etapie pewnego osłabienia Rosji, nie chciały jej triumfalizmu. Takiej wasalizacji Moskwy. Dokładnie, bo wiadomo, żeby Rosja była państwem słabszym, zależnym od Chin, to nic złego, a nawet całkiem niezłe. Natomiast oczywiście, jak teraz poparcie Zachodu dla Ukrainy rośnie, gdy armia rosyjska ugrzęzła gdzieś pod Bachmutem, no to Chiny też się obawiają, jakie konsekwencje dla nich nieść będzie ewentualna porażka rosyjska. No i teraz jest pytanie, na czym wsparcie chińskie dla Rosji mogłoby polegać? No myślę, że największe ryzyko, to co jest najbardziej realne i to co z tych realnych działań byłoby najbardziej niekorzystne z naszej perspektywy, to jest przekazanie przez Chiny Rosji amunicji umożliwiającej dalsze ataki rakietowe, artyleryjskie na Ukrainę. To jest też pokłosie tych problemów, o których mówi się w samej Rosji, o problemach z amunicją, Dokładnie. Znaczy po roku wojny Rosji coraz bardziej brakuje szczególnie precyzyjnej amunicji. No i tej Chiny, które mogłyby troszeczkę tak wejść do tej wojny, trochę, no powiedzmy sobie, wspierać Rosję
nie brudzą sobie rąk, trochę tak jak Zachód wspiera Ukrainę po drugiej stronie, no to troszkę nam się rysuje taki niepokojący obrazek, w którym ta wojna rosyjsko-ukraińska... Dwie siły ścierają się ze sobą na terytorium Ukrainy. Tak. Że ta wojna rosyjsko-ukraińska, ona się staje jednocześnie coraz bardziej zastępczą wojną amerykańsko-chińską, zachodu ze wschodem. No w sposób oczywisty zaczynają się tutaj pojawiać pewne bloki oczywisty pojawiają się pewne skojarzenia po prostu z wojną światową. No przede wszystkim wojną zimną w tym sensie konfrontacji pewnych bloków politycznych, ideologicznych. Oczywiście problem jest też taki, że w tyle chciałem powiedzieć, ale to chyba złe słowo, toczy się wojna rosyjsko-ukraińska na wielką skalę, w której giną setki tysięcy ludzi. Z tego, co pan mówi, jeśli Chiny rzeczywiście włączyłyby się w jakiś sposób takiego wsparcia, nawet uzbrojenia dla Rosji, to ten konflikt, tę wojnę, którą obserwujemy, ona może toczyć się jeszcze miesiącami, jeśli nie latami, bez dającej się przewidzieć perspektywy deeskalacji albo eskalacji. Tak, znaczy z perspektywą eskalacji na froncie, ale również tej eskalacji amerykańsko-chińskiej. Myślę, że my rozmawiamy o wizycie prezydenta Bidena w Kijowie. On zaraz będzie również w Warszawie. Zobaczymy, są pewne... Zaraz też będziemy o tym rozmawiać. Dokładnie. I są pewne przesłanki, które pozwoliłyby nam, które każą przypuszczać, że Biden mógłby... Będzie chciał również mówić na temat Chin. Myślę, że z punktu widzenia amerykańskiego obecna sytuacja jest pewną zachętą, aby wymusić amerykańskie wsparcie dla Ukrainy i pewną konsolidację relacji transatlantyckich, amerykańsko-europejskich, do tego, aby w większym stopniu wtłoczyć Europę do polityki powstrzymywania Chin. Myślę, jeżeli się czegoś spodziewam, no poza tymi oczywistymi, ogólnymi słowami uznania dla Polski, dla państw wschodniej flanki NATO, Europy Środkowej, to myślę, że ten problem chiński, on będzie coraz bardziej narastał z kilku stron. Z jednej strony wsparcia chińskiego dla Rosji, o czym rozmawialiśmy, ale myślę, że również retorycznie Stany Zjednoczone będą w coraz większym stopniu oczekiwały od państw europejskich, aby włączyły się w powstrzymywanie Chin. Ta wojna nam się rozszerza. Szczególnie, prawda? Że tutaj po stronie europejskiej nie mamy jednolitego sojuszu w kwestii chińskiej, gdzie spojrzymy, to różne państwa mają różne podejście. Ponieważ państwa europejskie dotąd próbowały jechać na gapę, jeżeli chodzi o Chiny. Były świadome zagrożenia ze strony Chin. Również zagrożenia gospodarczego dla biznesu niemieckiego. Rosnącej potęgi, tak. Tak, ale jednocześnie nikt nie chciał płacić rachunku za powstrzymywanie. Wszyscy w Berlinie czy w Paryżu myśleli, że to Amerykanie będą powstrzymywali Chińczyków, a my będziemy latali naszymi Airbusami, prawda, z biznesem francuskim czy niemieckim do Pekinu i ciągle jeszcze próbowali zarabiać. Myślę, że to okno utrzymywania intensywnych relacji, w tym gospodarczych, politycznych z Chinami dla państw europejskich, ono coraz bardziej się zamyka i myślę, że amerykańskie działania będą szły w kierunku presji, również wobec Europy Środkowej, aby współpracę z Chinami ograniczyć. No, akurat w przypadku naszym to ta współpraca jest dość ograniczona, ale myślę, że ten format środkowo-europejsko-chiński, zwany kiedyś 16+1, potem 17+1, potem 15, 14+1, bo niektóre państwa jak Czechy, państwa bałtyckie wyszły z tego formatu. No myślę, że on jest skazany na śmierć. Adam Eberhardt, specjalista do spraw Europy Wschodniej, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute jest naszym gościem. Obiecaliśmy, że porozmawiamy, wrócimy także do jutrzejszej wizyty Joe Bidena w Polsce. Najpierw spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, bilateralne w Pałacu Prezydenckim, potem to wielkie wystąpienie w Arkadach Kubickiego, w Ogrodach Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie. No czy właśnie w obliczu tej wizyty prezydenta Bidena w Ukrainie ta wizyta u nas w Warszawie nie straciła nieco na znaczeniu?
Nie, myślę, że ona będzie uzupełnieniem. Znaczy, Biden nie mógł w Kijowie zrobić tego, co, na czym najbardziej mu zależało. To znaczy, nie miał publicznego wystąpienia. Znaczy, z racji rosyjskich ataków, ostrzału rakietowych, ataków na Ukrainę, na Kijów. No, oczywiście to nie jest czas wojny, nie jest czasem, gdzie można zebrać kilkadziesiąt tysięcy ludzi prezydenta amerykańskiego na głównym placu miasta i zapewnić bezpieczeństwo. I jednocześnie mieć czas i możliwości na zrobienie wystąpienia, które przejdzie do historii. Więc tak naprawdę ta wizyta w Warszawie, ona z punktu widzenia amerykańskiej administracji Bidena, ona będzie taką, będzie uzupełnieniem, prawda? Będzie poza sygnałem symbolicznym obecności na ziemi ukraińskiej w Kijowie, który, prawda, dokładnie rok temu Putin myślał, że już za tydzień będzie jego, poza symboliką amerykańskiej obecności na Ukrainie, no to wizyta w Warszawie ma te dwa czy trzy dodatkowe elementy. Po pierwsze, głośne wystąpienie publiczne, które, myślę, będzie bardzo mocne, bardzo silne, będzie silniejsze niż rok temu. Pamiętajmy, Biden przyjeżdża po raz drugi w ciągu roku do Warszawy. A to przemówienie, ono będzie bardziej skierowane do odbiorców amerykańskich, do odbiorców polskich, czy ono będzie tak napisane i tak skonstruowane, że odbiorcą będzie, adresatem będzie każdy? Odbiorcą, adresatem będzie każdy. Każdy amerykański prezydent zawsze przede wszystkim przemawia do własnego elektoratu, ale to będzie przekaz wobec Ukrainy. To, czego publicznie Biden nie powiedział w Kijowie. To będzie oczywiście przekaz wobec Polski, państw Europy Środkowej, podziękowanie za przywództwo przez ostatni rok i zachęta do państw europejskich, zachodnioeuropejskich, aby szły dalej szybciej. To będzie, po trzecie, wreszcie sygnał wobec Rosji. Głośno sformułowany sygnał wobec Rosji, że wy tej wojny nie możecie wygrać. Element nie odstraszania też przed atakiem na państwo NATO? No oczywiście, że tak. I myślę, że tutaj ten czwarty czy piąty element, który się może pojawić w wystąpieniu Bidena, czyli wprowadzenie wątku chińskiego. Mm-hmm. Spodziewaliśmy się też, że tutaj do Warszawy na szczyt bukareszteńskiej dziewiątki, który jest zaplanowany na środę, możliwe, że przyjedzie prezydent Zełenski. Czy panu nie brakuje takiej oficjalnej wizyty prezydenta Zełenskiego tutaj w Polsce? Prezydent był i w Londynie, i w Paryżu, i w Waszyngtonie. Ja mam wrażenie, że prezydent Zełenski jest ciągle, jak gdyby co chwilę, to też jest jak gdyby siła Polski jako hubu logistycznego, prawda, że każdy, kto jedzie do Kijowa, jedzie przez Warszawę albo Rzeszów, każdy, kto jedzie z Kijowa, jedzie przez Polskę. Prezydent Zełenski kilka razy odwiedzał świat, właściwie chyba za każdym razem. Za każdym razem widział się z prezydentem Dudą tutaj w Rzeszowie. Z prezydentem Polski. Chodzi mi o to, że takiej wizyty z honorami, z przyjęciem ukraińskiego przywódcy, z wystąpieniem przed Zgromadzeniem Narodowym nie było. Panie redaktorze, toczy się wojna. To znaczy, to też jak gdyby prezydent Zełenski, myślę, i jego ludzie, i jak gdyby i społeczeństwo ukraińskie, elita ukraińska, oni już powielokroć powiedzieli, że tak naprawdę Ukrainy by nie było, gdyby nie Polska, gdyby nie nasze wsparcie, że Ukraina to wojnę by przegrała, gdyby nie nasze zachowanie szczególnie w pierwszych tygodniach wojny, kiedy wszyscy inni bali się wspierać Ukrainę, dostarczać sprzętu, zbrojenie. Więc jak gdyby myślę, że jeżeli chodzi o te gesty i tą kurtuazję, to Ukraińcy ją wobec Polski, oni ją wypełniają. Natomiast na sposób oczywisty Zełenski musi jeździć tam, gdzie jest potrzeba lobbingu, gdzie trzeba wymuszać pewne... Tam, gdzie są ci nieprzekonani. Dokładnie, tam, gdzie trzeba wymuszać pewne decyzje, to Paryż jest takim miejscem w sposób oczywisty, Bruksela. Też proszę pamiętać, że w tyle toczą się negocjacje dotyczące przyspieszenia procesu integracji europejskiego Ukrainy. Zełenski tego potrzebuje również na użytek wewnętrzny. Potrzebuje dać Ukraińcom pewną perspektywę, pewną wizję tego, co ich czeka na końcu tej, miejmy nadzieję, zwycięskiej drogi. To wiadomo też, Londyn dla Zełenskiego jest istotny, no ponieważ jak gdyby siła Wielkiej Brytanii i zakres potencjalnego wsparcia wojskowego, no to też jest coś, co może dać potem przykład innym. Więc jak gdyby
nie mam takiego wrażenia, żeby polityka medialna, wizyt, dyplomatyczna polityka Zełenskiego ona była jakoś przekrzywiona. Ona jest coraz bardziej intensywna, coraz częściej Zełenski wyjeżdża z Kijowa. No przypomnijmy sobie obrazki sprzed roku, prawda? Kiedy rosyjskie wojska wręcz szły na Kijów, kiedy to jak gdyby kiedy to prezydent nadawał z bunkra, prawda? Gdy utrzymywał... Kiedy aktem odwagi było wyjście przez prezydenta Zełenskiego na kijowskie ulice i nagrywanie stamtąd dokładnie, filmów. Dokładnie, pamiętamy te chwile. Jak gdyby to, co widzimy w tych dniach, to znaczy z jednej strony wizyty Zełenskiego na Zachodzie, olbrzymie, potężne, dzisiaj symboliczne podsumowanie w postaci wizyty Bidena w Kijowie, uzupełnienie jutro w postaci spotkania prezydenta Bidena w Polsce z władzami polskimi, z państwami wschodniej flanki NATO, no to jest bardzo silny sygnał, za którym w coraz większym stopniu i w coraz większym zakresie i coraz szybciej, może nawet to słowo szybciej jest ważniejsze, najważniejsze, powinno iść wzmocnienie ukraińskiej armii, dostawa sprzętu, uzbrojenia, kolejnych elementów pozwalających Ukrainie nie utrzymywać linię frontu, ale przechylać szale zwycięstwa, jak dobrze pójdzie na swoją korzyść. Panie prezesie, na koniec staram się znaleźć jakąś konkluzję, taką konkluzję, która może nadawałaby nawet jakiegoś optymizmu, ale zdaje się, że po tych 12 miesiącach, w trakcie których liczyliśmy, że ten konflikt, napaść rosyjska dobiegnie końca albo zostanie zdeeskalowana, no te nadzieje okazały się płonne i z tego, co pan mówi, wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach perspektywy nie są najlepsze. Nie, akurat nie uważałem, że ten konflikt się tak szybko zakończy. Chociaż jak gdyby nie... Mówię bardziej o nadziejach niż o wierze. Nie oczekuję również, że ten konflikt zakończy się w tym roku. Myślę, że ten konflikt, że ta wojna na wymęczenie, na wyczerpanie, ona się będzie toczyła. Ona będzie stawała się coraz bardziej brutalna. Putin nie ma gdzie się cofnąć. To jest sprzeczne z jego sposobem myślenia. To jest pewne sprzeczne również, jeżeli spojrzymy na sytuację wewnętrzną. To teraz już byłoby samobójcze wręcz. No właśnie. Z drugiej strony Ukraińcy też nie są w stanie iść na żadne kompromisy z Putinem. Problem taki, że jakby każda gotowość do kompromisu wyłącznie zwiększa oczekiwania rosyjskie. Ona prowokuje. Każda, tak jak słabość prowokuje Putina, tak również ewentualne gotowość do rozmów pokojowych byłoby postrzegana na Kremlu jako świadectwo słabości, a więc okazja, aby przycisnąć mocniej. Nie, ta wojna się niestety będzie jeszcze toczyć i ona się będzie toczyć dłużej, a jeżeli, no i to jest ten bardzo negatywny element ostatnich dni, jeżeli rzeczywiście sprawdzą się te czarne prognozy mówiące o tym, że Chiny zechcą wspierać Rosję w dostawach przede wszystkim amunicji oraz broni rakietowej, no to ja nie wiem, czy to zmieni układ sił, ale to na pewno uczyni tę wojnę jeszcze dłuższą, jeszcze bardziej krwawą, jeszcze większe wyzwania dla Ukrainy na linii frontu, ale również na zapleczu. Pamiętajmy, ta wojna to także niekończące się rosyjskie próby zniszczenia infrastruktury energetycznej, sparaliżowania funkcjonowania ukraińskiego państwa. Więc... Anihilacji po prostu ukraińskiej państwowości. No to jak gdyby cel ogólny. Musimy kończyć, pozwolę sobie znaleźć nieco optymizmu w tym, co pan powiedział, że o ile słabość powiększa apetyt Władimira Putina, o tyle być może ten pokaz siły Zachodu, który obserwujemy w ostatnich dniach, będzie ten apetyt zmniejszał. Tak. To jak mówię, wdymuję słowo wojna na wyczerpanie, to jest to wojna na wyczerpanie w kilku aspektach, prawda? To jest zarówno rosyjska chęć wyczerpania Ukrainy, co się nie wydarzy, rosyjska nadzieja na wyczerpanie Zachodu. Mam nadzieję, że tak, te wizyty Bidena są symbolicznym takim ładowaniem akumulatorów. No i nasza nadzieja na wyczerpanie Rosji, rosyjskiego społeczeństwa. Długa droga przed nami, mam nadzieję, zwycięska. Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, specjalista do spraw Europy Wschodniej. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję serdecznie.